innego. Iwona Reisner, witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przyrządzić sałatkę neapolitańską według mojego przepisu. Ale, moi kochani, nie pokażę tego sama, a z moją ukochaną przyjaciółką, Marzeną Pokrzywińską, która notabene jest światową top modelką. Marzeńko, chodź kochana do mnie. Cześć. Cześć! Dziękuję Ci za tak miłe wstępy. No, się do mnie. No pierwsze pytanie, czy smakowała Ci ta sałatka, jak ostatnio ją jadłaś? Za każdym razem, jak u Ciebie jestem, czyli co tydzień robisz tą sałatkę i jest bardzo pyszna. Czego będziemy potrzebowały, powiedz proszę, skoro już ją tak dobrze znasz? Widzę oliwki z Biedronki, Biedry naszej. kukurydza i groszek pewnie również z tego samego sklepu. Albo z Lidla, nie wiadomo. Mozzarella Galbani, pomidorki i bazylia od sąsiadki z ogródka, na przykład. Dodatkowo mamy jeszcze rukolę, która się schowała w takiej fajnej misce. To jest miska, którą podpatrzyłam, nie wiem czy wiesz, u Dagmary, naszej przyjaciółki wspólnej. Wiem. Też taką mam. Masz taką, no właśnie. Chodzi o to, że tutaj... Ale nie używam. Ja używam. Spełnia swoją funkcję doskonale. Chodzi o to, że nie musicie odcedzać rukoli na sitku. Wystarczy, że wlejemy tutaj wodę, zamieszamy, proszę bardzo. I tym oto sposobem umyjemy sobie rukolkę i ją odsączymy w siteczku. A to nie jest rukola. Oj, sorry, rukolkę. Ale rukoli też możecie użyć do swojej sałatki, jak akurat w biedrze nie będzie. No nic, przyszłam tu w gości. Pokrój zatem, bardzo Cię proszę, oliwki. No. Masz tu ostry nóż, który również się przyda. Ja a ile tych oliwek? Bo to wszystkie, bo jeszcze oprócz tego, ja Cię tu przemagluję odnośnie Twojej profesji, czyli zawodu modelki. Tak. Powiedz może na początek, jak się zaczęła Twoja przygoda? No bardzo ciekawa historia, poszłam z koleżanką na casting, która chciała być modelką. I wzięli mnie. To się koleżanka musiała użyć. Dobrze, znaczy nie, ja nigdy w życiu nie przypuszczałam, że mogłabym być modelką. Pewnie jak każda modelka kiedyś, bo teraz to jest inaczej chyba. Młodzież jest bardziej pewna siebie. No i tak już zostało na jakieś 16 lat. A powiedz, jakie warunki muszą spełniać dziewczyny, które chcą być modelkami? Powinny mieć więcej niż 1,76 m. Mówią, że powinny mieć osobowość, chociaż nie zawsze. Nie mówię tu o sobie. No i powinny być odważne, bo modeling sama, jak wiesz, bo też jesteś, byłaś modelką, wiąże się z wyjazdami, z kontaktami z ludźmi. No i trzeba być otwartym. No tak, ale poza tym jakieś warunki takie, jeśli chodzi o figurę, powinny być spełnione. No, jeśli no to ktoś 80 kg, no to ewentualnie plus liga wchodzi w grę. Nie no, nie ma jakichś granic co do kilogramów. No najlepiej mieć 90 w biodrach, 60 w pasie, a w biuście nieważne. Czyli żeby osiągnąć ten sukces, moje kochane, jedz się sałatkę neapolitańską, tak ją nazywałam, bo już zapomniałam. Tak, przez to, że przepis jest autorski, czasami po prostu zapominam, jak ta sałatka się robią. Jak się ta sałatka nazywa. Jak dziewczyna jakoś tam wygląda, mówią jej na ulicy, że pasuje na modelkę, tak. Albo znajomi. Albo sama wysyła teraz w dzisiejszych czasach zdjęcia. Dokładnie, to jaki jest kolejny etap, co powinna ze sobą zrobić? Powinna pójść do sklepu i zaopatrzyć się w leginsy, czarny t-shirt i szpilki i najlepiej skórę, kurtkę skórzaną. I co wtedy? No i wtedy chodzi na castingi, agencja ją wysyła gdzieś za granicę, daje mapę albo GPS-a w dzisiejszych czasach. Przepraszam, że ja tak mówię o dzisiejszych czasach, ale jednak 16 lat temu zaczynało. Kiedyś to była mapa, nie GPS. Więc w
wyjeżdża, no i już wtedy musi sobie radzić sam. Oczywiście zawsze może zapytać się agencji co i jak, ale po castingach chodzi sam. No dobrze, ale ominęłaś ten etap, jak dostać się do tej agencji. Czy powinna wysłać zdjęcia, czy powinna iść tam osobiście i się przedstawić, powiedzieć cześć, jestem Ola, mam ochotę zrobić karierę i zarabiać dużo pieniędzy? No wiesz, no zależy skąd jesteś, no, jak jesteś z Rumi, tak jak ja, lepiej wysłać zdjęcia, zaoszczędzić sobie drogi. A jak się jest z Warszawy, no to można pójść do agencji i się przedstawić. Dokładnie. No dobra, a w takim razie jak powinny wyglądać te zdjęcia? Bo też mam wrażenie, że niektóre dziewczyny mają ochotę pomalować sobie na grubo rzęsy, jeszcze je przykleić, czerwone usta, mega make-up i w ten sposób się zaprezentować, a to chyba nie tędy droga, co? Tak, tak, tak. Bardzo często to się zdarza. Ja również pracuję czasami w agencji po drugiej stronie jako bukarka i mam do czynienia z takimi zdjęciami, które trafiają do specjalnego katalogu oglądanego na imprezach. Ona żartuje wtedy. Nie, dziewczyna powinna sobie zrobić zdjęcia najlepiej na białej ścianie, bez makijażu, w stroju kąpielowym, portret i sylwetka. No a jak w takim razie odróżnić dobrą agencję od tej takiej krzaczastej, od agencji krzaczastej? Co? No, teraz masz w internecie różne rankingi, widzisz, możesz sprawdzić jakieś fora dla modelek i tak dalej, możesz sprawdzić, które agencje są dobre. Aha, czyli nie ma z tym kłopotu. Tak, ale w Polsce to raczej wiesz, w Warszawie wszystkie agencje są w miarę dobre. Bo za granicą można się naciąć bardzo łatwo i to trzeba weryfikować, ale w Polsce no jest kilka agencji, które są znane i dobre. No rozumiem. Jeszcze tylko na szybko powiem, że akurat kroję mozzarellę, którą dodamy do naszej sałatki. Bazą jest rukola, poza tym pomidorki koktajlowe już skrojone pięknie przeze mnie. Doszły oliwki prawie w całości, które marzę tutaj. Które muszę pokroić. Tak, a kroi w tempie żółwia, nie szkodzi. Ja już jestem na mozzarelli. Kroj, krój. Dobra, w takim razie kolejne pytanie na temat modelingu. Czego dziewczyny powinny obawiać się, bądź czego powinny być świadome, wyjeżdżając właśnie za granicę do agencji, pracując w charakterze modelki? No, powinny być świadome tego, że jest dużo pokus. Zresztą jak wszędzie, tylko za granicą jest ich więcej, bo jest dużo rzeczy za darmo, chodzi się na imprezy za darmo, jest alkohol za darmo, często są kolacje za darmo i to wszystko kusi, a to jest zgubne. Ale za darmo rozumiem, że tam jacyś panowie nie do końca z dobrymi intencjami ocierają się ściany i tylko wylokują takie i czekają, tak, tak, i czekają na miłość życia. No to trzeba uważać, bo to niekoniecznie prawdziwa miłość. No i na co? No trzeba zachować zdrowy rozsądek i po prostu traktować to jako pracę, a nie rozrywkę. Rozrywamy się w domu. W domu, z narzeczonym, z chłopakiem bądź z przyjacielem. Nie wiem, czy wspomniałam, że do sałatki używamy również jajka. Co mnie zaskoczyło osobiście, ale to jest Iwonki autorski pomysł na sałatkę. Zawsze ci smakowało, więc nie wybrzydzaj. Kroimy również jajko. Dobrze. Dobrze. Gotowane na? Twardo. A ile minut się gotuje jajko na twardo? Od 7 do 10. A jajko sprawdziłam na internecie. No dobrze, już prawie żeśmy wszystko tutaj skroiły. Ja tak mogła dodać groszek i kukurydzę. Dobrze. Wszystko? Wszystko. Nie. Pamiętajmy o proporcjach. Będę uznania, jeśli lubicie groszek, dodajcie cały, jeśli nie, to nie. Za dużo będzie, czy nie? Generalnie sałatka jest wiosenna, bardzo smaczna, niskokaloryczna, czyli dziewczyny, które dbają o linię i nie chcą mieć boczków w sezonie letnim, mogą spokojnie ją zjeść, ale jeszcze nie zrobiłyśmy sosu. Aha, no to mów, jak mam robić, bo to ty jesteś w końcu tutaj. Ale nie będę za mało mozzarelli, jeszcze jednym daj. No to ty pokrój, a ja zrobię sos. No, sos polega na tym, że po prostu... od czarnej roboty. Do oliwy z oliwek dodajemy pieprz, który tutaj w tym czarnym skrzacie się znajduje. Dodajemy sól. I to cała filozofia. A jeszcze się chciałam zapytać o taką... Przepraszam. Daj ci pomogę. O, dobrze. Czy z modelingu faktycznie można się utrzymać i czy to jest taki zawód,
który daje pieniądze, czy tylko jakby na waciki starcza? Wiesz co, to zależy od dziewczyny. Dużo jest podobnych dziewczyn, które no nie mogą z tego wyżywać, na przykład jest dużo brunetek o takiej twarzy. Na pewno lepiej mają dziewczyny, które są oryginalne, tak? Które... tak jak ja. Nie no, żartuję. Też zależy od osobowości, no nie ma reguły, bo to jest... Także czasami, wiesz, ktoś nie pracuje przez 2 lata, a nagle ktoś tam, jakiś fotograf ciebie zauważy i w ogóle jest wielkie boom, więc no nie ma reguły. Czyli trzeba wierzyć w siebie do samego końca, parcie na szkło jest bardzo istotne. A nie, nie, znaczy, no może trochę tak. Musicie sobie się przekonać. Ale po prostu twoja piękna twarz robi całą robotę i tak, góra. I osobowość. Dokładnie. Ale nie o tym, nie o tym. Akurat się okazało, że skończyłyśmy przygotowywać pyszną sałatkę. Jeszcze zostało tylko polanie jej sosem. Przypominam, że to jest oliwa z oliwek pomieszana z sosem i pieprzem. No bazylia to właściwie jest dekoracja, ale jak masz ochotę, możesz dodać. Ale no dobrze, a mogę coś dodać od siebie? Proszę. No poproszę. No poproszę bazylię. Zapraszam. Yes. Musimy teraz całą zjeść, tak? Żeby pokazać, jaka była pyszna. A tymczasem pokażemy wam sałatkę, którą wspólnie przyrządziłyśmy. Do sałatki jak najbardziej pasuje czerwone wino. Maszka, na zdrowie. Dokładnie, za przepis. Mam nadzieję, że będzie wam smakował. Część dalsza w następnym odcinku. Dziękuję.